Z tej strony Autum Polska. Tym razem mamy drzwi Gerdy. A chyba jest jeden z wyższych modeli Gerdy. Widzę, że nowe zawiasy już stosują, bardzo, bardzo fajne, regulowane w zasadzie w każdym niemalże położeniu, więc bardzo dobrze to jest zrobione. No, wkładki, wiecie, że jak ktoś ogląda nasz kanał, to wiecie, że o wkładkach Gerdy tak nie do końca mamy idealną opinię, dlatego tutaj klienci zdecydowali się na bardzo dobre wkładki, co też dobrze wiecie, że my preferujemy tą firmę EFA. Na głównym zamku jest ICS, na dodatkowym zamku jest EPS, tutaj z gałką. Gerda zrobiła teraz taką, kiedyś to był zwykły szyldzik, cieniutki szyldzik, tak zwany wzmocniony. Teraz jest bardzo porządny szyld już antywłamaniowy. Z tego co wiem, to on ma nawet chyba certyfikat. Fajne, grube dosyć drzwi. No i zobaczcie, jest rozeta. Ona kiedyś ta tarczka, ona wystawała dosyć tak na zewnątrz tutaj. Teraz jest głębiej, dlatego że tu już jest stal włożony. Ze stali już to jest wszystko w tej chwili. Więc naprawdę te rozety są dobrze wykonane, z tym, że ja tutaj po prostu rekomendowałem klientom drzwi, bo to są, jak widać, nowo założone drzwi, świeżo założone drzwi, i rekomendowałem akurat te drzwi i zarekomendowałem, żeby takie rozety właśnie założyć, antywłamaniowe dwie, ponieważ Gerda zwykle zakłada, zaraz zamkniemy, pokażemy Wam, jak to teraz ładnie sobie pracuje. Gerda zwykle zakłada niestety tylko i wyłącznie jedną rozetę albo szyld antywłamaniowy na dół. No a tutaj mamy zabezpieczone drzwi naprawdę zacnie, bo są dwa zamki, bardzo porządne w tej chwili wkładki. Tak, z tej strony mogę, nie widać kodu. Bardzo porządne wkładki, porządne rozety, skręcane oczywiście od wewnątrz. No i takie zabezpieczenie, moi drodzy, to ma sens. Jak widać, jest zamek centralny zainstalowany. No. I tak to proponujemy zabezpieczać za pomocą naszych wkładek. No i oczywiście ewentualnie rozet antywłamaniowych, które również u nas w sklepie można kupić. Dziękujemy bardzo i do następnego filmu zapraszamy.